Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym będę ratował mandarynkę. Tylko nie wiem, czy to jest mandarynka klementynka, deliciosa, czy zwykła mandarynka, chociaż może jest jeszcze jakaś inna odmiana. No bo po prostu źle rośnie. Liski robią się brązowe i odpadają. Odpadają, schną. Wypuściła świeży przyrost, też taki podschnięty już jest. Także jest z nią źle, bardzo źle. I pewnie mi się to się wydaje, że tak jest, bo ciągnie w owoce. Owoce i tak pewnie nigdy nie dojrzeją, bo po prostu pień ma pół centymetra grubości i roślina go nie utrzyma. Także w dzisiejszym odcinku będę usuwał wszystkie owoce i zobaczymy potem, jak ją to pobudziło po prostu do wzrostu, bo ona teraz przez te owoce bardzo źle rośnie. Także usuwamy je. Usuwamy, bo źle rośnie. Bardzo źle. Dobra, usuwamy wszystkie owocki. Bo po prostu no źle rośnie, nie chcę, żeby padła całkiem. Dlatego niech nie ładuje energii w owoce, tylko w swój wzrost. Na drugi rok zaowocuje, jeżeli będzie miała siłę. No i taką mandarynkę będę spryskiwał codziennie wodą. Albo ją postawię w bardzo słoneczne miejsce, niech wypuści masę przyrostów. Także zobaczymy się pewnie w kolejnym odcinku, jak ta mandarynka się pobudziła do wzrostu. Także nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji tam na dole. Nie boli, a motywuje, a mnie to zachęca do dalszego nagrywania. Także dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.